groził detonacją, żądał spotkania z Bidenem USA, groził detonacją bomby przed biblioteką Kapitolu. Zrobił transmisję w internecie. Policja Kapitolu wszczęła w czwartek śledztwo w sprawie zagrożenia bombowego w pobliżu Biblioteki Kongresu, która została ewakuowana. Źródło policyjne poinformowało, że nie potwierdzono informacji, że na miejscu incydentu są materiały wybuchowe, relacjonuje Reuters. Mężczyzna, który zagroził detonacją bomby, relacjonował swoje działania na żywo na Facebooku, żądając m.in. rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem i zapowiadając nadejście rewolucji. Informacje z profilu potencjalnego zamachowca na Facebooku wskazują, że nazywa się Gray Rosenberry i pochodzi z Karoliny Południowej. W czwartek rano czasu miejscowego podjechał czarnym pickupem pod budynek Biblioteki Kongresu USA, twierdząc, że ma bombę złożoną z azotanu amonu, która jest w stanie wysadzić w powietrze dwie przecznice. Jednocześnie twierdził, że może ona wybuchnąć tylko, jeśli on sam zostanie zastrzelony. Z transmisji wideo, którą zamieścił w internecie, nie wynika konkretny motyw, którym mógłby się kierować. Mężczyzna domagał się rozmowy z Bidenem, mówił o rozpoczynającej się rewolucji, sugerował też, że działa w porozumieniu z innymi patriotami. Zastrzelicie mnie, to 2,5 przecznicy wyleci w powietrze. Zacznie się rewolucja. Ona tu już jest, mówił w nagraniu. Twierdził, że demokraci zabijają Amerykę i zdawał się domagać się bombardowania Afganistanu. Wideo usunięto z serwisu. Ewakuacja. Wcześniej ewakuowano jeden z budynków Biblioteki Kongresu USA, siedzibę Sądu Najwyższego oraz Cannon House Office Building, gdzie mieści się część biur należących do kongresu, gdy w pobliżu zaparkował kierowca, który zagroził detonacją ładunku. Policja otoczyła pojazd. Okoliczne drogi zostały zablokowane, a na miejscu są eksperci od materiałów wybuchowych. W śledztwo włączyło się FBI. Osobom przebywającym w innych budynkach w okolicy polecono ukrycie się w swoich biurach. Stacja CNN podała wcześniej, że policjanci prowadzili rozmowy z kierowcą pojazdu, który zagroził detonacją ukrytej w środku bomby.